pierwsza niezwykle ważna rzecz to zawór, a w zasadzie miejsce do wlewania wody czystej. Wystarczy przekręcić kluczyk, odkręcić ten kureczek i macie miejsce do wlewania wody. Tutaj uzupełniacie wodę czystą w waszym kamperze, czyli tę wodę, której używacie potem w instalacji hydraulicznej, czyli czy to w kranie, czy to w spłuczce, jest to generalnie woda czysta. Po uzupełnieniu zbiornika oczywiście zakręcamy zaworek, no i przekręcamy kluczyk, żeby on się nam podczas jazdy nie otworzył. To jest w ogóle bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, że wszystkie schowki, zamki i tym podobne rzeczy podczas jazdy powinny być zamknięte na kluczyk, żeby uniknąć ryzyka ich przypadkowego otwarcia. Co jest ważne, jeżeli chodzi o zawór wody czystej? Zanim go zaczniecie uzupełniać, pamiętajcie o tym, aby zamknąć zawór w samochodzie, który Wam za chwilę pokażę. O tym, że ten zawór jest otwarty, przekonacie się zwykle w bardzo prosty sposób, ponieważ kiedy uzupełnialibyście wodę, a zawór nie byłby zamknięty, po prostu spod kampera będzie nam się lała czysta woda, która będzie się po prostu od razu wylewać.